Ogólnie sprawa wygląda tak, że zwlekaliśmy z tym filmem ile się dało, bo informacje te dostawaliśmy sukcesywnie od początku programu. Nie za bardzo chcieliśmy o tym mówić, żeby nie było jakichś niepotrzebnych hejtów, zwłaszcza, że wy i my również bardzo polubiliśmy Halinkę, która wydaje się być niezwykle pozytywną osobą z sercem na dłoni. Ale wiecie, że niczego przed wami nie ukrywamy? No może jakieś drobne szczególiki, za które ktoś mógłby nas pozwać? Albo co gorsza, wyjawić prawdziwą tożsamość whistleblowera. Ale to nie jest ten case. Jak wiecie, Sanatorium Miłości 3 już się kończy i w tę niedzielę TVP wyemituje przedostatni odcinek sezonu. Natomiast już za tydzień będziemy oglądać wielki finał, podczas którego zostaną ogłoszeni króli królowa turnusu. Ogólnie nie jest to jakieś wielkie wyróżnienie, ale zwycięzców z pewnością czeka rajd po śniadaniówkach i być może jakaś wycieczka, jak miało to miejsce w pierwszym sezonie. W drugim epilog nagrano jak wiadomo dopiero w wakacje przez wybuch epidemii i głośno zapowiadany odcinek świąteczny się nie wydarzył. Wracając jeszcze na chwilę do śniadaniówek, ostatnio głośno było o wizycie Haliny w śniadaniówce, gdzie uraczono ją egzotycznymi zwierzętami. Zapewne z powodu jej entuzjastycznego podejścia do nich podczas jednego z odcinków Sanatorium Miłości, kiedy większość kuracjuszy miała nietęgie albo trochę zniesmaczone miny, natomiast Halina ochoczo bawiła się z dużym ptasznikiem, nazywając go swoją broszką. To też pytanie na śniadanie postanowiło właśnie ją zaprosić do odcinka na ten temat i tutaj Halina nie zawiodła, bo również bez skrępowania bawiła się z zaproszonymi zwierzętami. Widzów wówczas niezwykle oburzyła mina prowadzącej, która patrzyła na kuracjuszkę Sanatorium Miłości z taką pogardą, że zdjęcia te obiegły już cały internet. Nie pomogły nawet tłumaczenia, że jej minę to było czyste przerażenie. Ogólnie niepozorna mieszkanka Pabianic stała się w krótkim czasie bardzo popularna. W pierwszym odcinku pokazano jak 68-latka naprawia skuter, którym dojeżdża do pracy i zbiera jajka w kurniku, mówiąc, że marzy o mężczyźnie, który będzie zbierał jajka podczas gdy ona jest w pracy. Bo jak wraca, to część jest już pogniecionych. Co ciekawe, to jej Wiesław na szybkich randkach postanowił wyjawić swój status materialny i sekret nadludzko wielkiej emerytury, czym zdecydowanie zmieszał Halinkę. Jak się później okazało, kobieta przypominała Wieśkowi zmarłą matkę, dlatego być może chciał się przed mamą pochwalić po prostu, że mu się w życiu powodzi. W każdym razie po tym feralnym pierwszym odcinku z każdym kolejnym było tylko lepiej. Widać było, że wszyscy kuracjusze pałają do Haliny sympatią, nawet takie osoby jak Andrzej, który jak się niedawno okazało jest pokłócony z połową turnusu, bardzo sobie cenią przyjaźń Halinki, choć najbardziej zaprzyjaźniła się ze swoją współlokatorką Jadzią, o której nawet ostatnio mówiła, że jej wpisała ją już na stałe do rodziny. Panie razem bawią się, wygłupiają, Jadzia uczy Halinę tańczyć. Również zwierzają się sobie z nim wszystkiego. To Halinka była powierniczką Jadzi, kiedy ta zwierzała się jej na temat swojej relacji z Władkiem oraz po randkach z Zdzisławem. No ogólnie Jadzia ma bujne życie uczuciowe, chyba najbardziej w całej trzeciej edycji. Zresztą nic dziwnego, bo jest atrakcyjna i otwarta. Halinka również jest bardzo otwarta, widać to po tym jak podchodzi z chęcią do wszystkich zadań i cieszy się udziałem w programie. Reszta grupy również docenia jej optymizm, bo nie padło żadne negatywne słowo na nią od początku edycji, przynajmniej z ust kuracjusze. Kobieta ma świetny kontakt z wszystkimi, co widać podczas atrakcji, które serwuje im produkcja, a także podczas pośniadaniowych pogawędek z Manowską. Za każdym razem, kiedy Halina dzieli się z grupą wzruszającą historią ze swojego życia, wzrusza się nie tylko ona sama, ale i wielu kuracjuszy. Pomijam fakt, że Manowska ma również łzy w oczach, bo trzeba pamiętać, że prowadząca program to była aktorka teatralna i wyrażanie skrajnych emocji przychodzi jej szczególnie łatwo. To też wcale nie byliśmy zdziwieni, że podczas rozmowy z Haliną, wiecie, tej w cztery oczy pokazała pełne spektrum swoich popisowych minut, a na koniec teatralnie klęknęła przed kuracjuszką.
Zresztą część widzów lubi ją właśnie za ten teatralizm. W każdym razie wracając do Haliny, jej historia, podobnie jak historie wszystkich kuracjuszy, nie jest łatwa i kolorowa. Kobieta przez lata tkwiła w małżeństwie z mężczyzną, który pił i bywał agresywny. Halina długo zbierała się na odwagę, ale w końcu dla dobra swojego i dzieci zostawiła męża. Nie wyrzuciła go z domu, ale to ona odeszła, zaczynając wszystko od nowa. Zawsze ciężko pracowała, starając się zapewnić dzieciom jak najlepsze życie, dlatego jak powiedziała w jednym z ostatnich odcinków, dzieci są jej wdzięczne i chcą dla niej jak najlepiej, wspierając ją mocno w poszukiwaniu miłości. Okazuje się jednak, że jej sytuacja nie jest aż tak klarowna, jak wyjaśniła to w programie. Nie wiadomo, czy Halina nie zdecydowała się na powiedzenie wszystkiego, czy może to produkcja manipuluje faktami. Kobieta nie wygląda na kogoś, kto świadomie by kłamał w jakiejkolwiek kwestii. Jednak od początku programu dostajemy dużo wiadomości od osób z bliskiego otoczenia Haliny, czy też męża, od którego odeszła tyle czasu temu. Wiadomości te są jednoznaczne i wygląda na to, że znalezienie miłości nie jest tak łatwe dla kobiety z wielu względów. Jednym z nich jest fakt, że Halina podobno nadal jest mężatką. I wiadomo, że takie sprawy nie są łatwe, a już samo odejście od kogoś, kto nadużywa alkoholu i jest agresywny w dodatku z małymi dziećmi, wymaga bardzo dużej odwagi. I tutaj niezależnie od wszystkiego kobieta zasługuje na szacunek, bo nie dopuściła do tego, żeby dzieci dorastały w dysfunkcyjnej rodzinie. Pamiętajcie, że lepiej mieć jednego rodzica, niż dwóch, którzy sprawią, że całe dorosłe życie spędzi się na terapii. W każdym razie Halina chyba nie może zawrzeć formalnego związku i to może przeszkadzać niektórym zainteresowanym. Nie wiadomo też, jak na sprawę zaopatruje się produkcja, ale skoro w tytule jest miłość, a nie stricte żona, jak w przypadku rolnika, to pewnie nie mają nic przeciwko. W tych wiadomościach od widzów były też domysły na temat samego rozstania Haliny z mężem, że niby odeszła do innego i że to wszystko tak nie wyglądało, bo jej mąż wcale nie był agresywny i jest bardzo pracowity. Ale tutaj zaznaczam, że nawet jeśli ktoś z boku tak stwierdził, to nigdy nie wiadomo, co działo się w ich domu. Mówię o tym tylko dlatego, że nieważne, czy kogoś personalnie lubimy, czy nie, nigdy nie zatajamy przed wami informacji, które dostajemy od widzów. Mam nadzieję jednak, że wasz stosunek do Haliny się nie zmieni, bo swoim zachowaniem w sanatorium pokazała, że lubi i szanuje wszystkich ludzi, a takie zachowanie zawsze jest spoko. Miłego weekendu. I chciałabym oficjalnie ogłosić z tego miejsca, że od jutra ruszamy ze ślubem od pierwszego wejrzenia, a od wtorku z Love Island, chyba że im wolicie Hotel Paradise. Tak? Czytam wasze wiadomości i tego ostatnio wiele z was chciało. Bye bye, see you later, crocodile.